Witam wszystkich serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Last Train Home. W poprzednim filmie zaczynaliśmy tutaj ze stacji Swirskaya. Jak widzicie, daleko nie dojechaliśmy, a to za sprawą tej misji tutaj w kopalni, gdzie robiliśmy misję pod kamieniem. Oczywiście zakończona sukcesem, nikt nie zginął, ale no łatwo nie było. Trzy poboczne lokacje, no i dotarliśmy tutaj, zmontowaliśmy już ekipę, oddział na tą misję główną, którą się zaraz zajmiemy, czyli pociąg z zapasami. Pojedź do Irucka, gdzie czeka na ciebie pociąg z zapasami od Białej Armii. No to zaczynamy! Na początek kopecki awansik. Strzelec z poziomem 5 dostał destrukcję, spocznij i nową rolę. Nie, nie dostałeś nowej roli, bo nie masz wystarczającej inteligencji. Bobesz, świetnie, KMista niedługo z poziomem 4. Strzelec, KMista, to bądź też robotnikiem. Spocznij, chłopaku. I jeszcze, jeżeli chodzi o awans, to Alżbeta. Alżbeta. I możesz być też grenadierem lub KMistą lub strzelcem, to bądź grenadierem, co mi tam. Masz dużą inteligencję, 10 to czemu nie. No i jeszcze żołnierze z ulepszonymi rolami, czyli Andrzej, robotnik poziom 5 i zwiadowca poziom 2, spocznij. Robotnik poziom 5, Rościsław, świetnie, spocznij chłopaku, Duszan. Inżynier poziom 4, inteligencja rośnie, spocznij. Jan Klaus, inżynier poziom 3, spocznij. I Bożena, ona ma punkt do wsadzenia. Inżynier poziom 3, to też w inteligencję, ale nie zatwierdziłem. O, zatwierdzone. No i co? Zerknę tutaj, czy wszyscy mają punkty wrzucone, czy tam mi coś nie umknęło kiedyś? Nie. A role? Nie, są, u Magdaleny. Magdalena może być strzelcem albo robotnikiem, no to oczywiście robotnik. A Roman może być KMistą, więc niech będzie. No i świetnie, po prostu świetnie. Mamy oddział, więc maszerujemy na misję. A ja tam muszę po prostu chyba wjechać. Po prostu jedziemy. I zatrzymujemy się na stacji. Misja główna tym razem. Zapasy od białych. A pociąg z zapasami już wykonany. Teraz to chyba będzie misja zapasy od białych. Niebo okrywają ciemne chmury, gdy wasz pociąg zbliża się do Irkucka. Miasto dzieli nie tylko wojna domowa, ale i dwie wielkie rzeki. Oj, nie przeczytałem jeszcze tego kolejnego. Część żołnierzy jest na skraju załamania. W powietrzu czuć niepokój, najprawdopodobniej związany z pociągiem z zapasami. Jednak dodatkowe racje na razie wydają się być wystarczającą motywacją, by przejść naprzód. Twój doradca przeprowadza inspekcję przestrzeni magazynowej. Wita cię smutnym kiwnięciem głową. Smutnym kiwnięciem głową, no tak jest napisane. I pozwala ci rozpocząć rozmowę. Dobra, czy masz jakieś wiadomości na temat tego, co czeka nas w Irkucku? Miałeś dać mi raport, kapitanie. No to dobra, trzymasz jakieś wiadomości. Tak, Armia Czerwona ma w mieście wielu żołnierzy. Zajmują się poszukiwaniem wsparcia. Na razie nie doszło do żadnych starć z białymi. Jeszcze. A jeśli chodzi o pociąg z zapasami, powinien tam na nas czekać. Myślę, że powinniśmy wysłać przodem oddział, by zabezpieczyć dworzec i skontaktować się z jednostką białych, która strzeże pociągu. No zaczynamy misję, zgadzam się, trzeba się tym zająć. Nie trzeba tutaj dawać im opału. Lecimy. Legionarzy, witajcie w Irkucku. Pokud jste tady kvůli tomu zasobovacímu vlaku, měli byste vědět, že vůbec nedorazil. Co tím myslíte? Vždyť to bylo dohodnuté. Naši vojáci mají hlad a... Kapitane, já nevím. Měli jsme plné ruce práce, abychom udrželi kontrolu nad městem. Řada mých vojáků zemřela. To mě mrzí. Informace od naší prozatímní vlády jsou nejspíš zastaralé. Rudiny vyrbovali spoustu sympatizantů ve městě a zaútočili na nás neskutečnou silou. Naše jednotka ustoupila na tuto stranu mostu a vybranila nádraží.
Але ми сме під вельми сильним тлаком. Якщо Рудій обсадить мост, я всехно страцено. Мої мужі, тогле надражі, ваш влак, всехно. Takže vám pomůžeme a postaráme se, aby se to nestalo. Máme zabezpečit most, ale zanim jedna osoba ano. Tutaj zostane. Strzelec. Vaše rozkazy, panie. Ano. Będziesz zbierał. Bo nie wiem, czy później będzie na to czas, a wy wszyscy pędzicie tu. Do swoich. Pripraveni. Bílí u mostu nedokážou ustát ten nápor. Majore, jestli Rudí obsadí most a dostanou se k nádraží náš vlak a všechno na něm bude ve smrtelném nebezpečí. Ano. Ale grubo. Albo grubo, albo wcale. Snáď to bude Wszystko niszczą. Artylerią. Są wrogowie. Rozkazy? Dobra. Posłuchaj. Część niech idzie tu. Ano. A ta część tu. Ojej, tu będzie grubo, właśnie, no. To jest ta misja. Taka z tych, które lubię. Zero kalkulacji. Szybko obsadzić. No i taką kajalista. Weź czymś ich zajmij. Świetnie, a w tym czasie. Nie to. Strefa śmierci raz. Co się dzieje? Strefa śmierci 2. Tady to pójdę. I KM-ista jeszcze KM-a rozstawi. No i czekamy, chyba granat tu nie będzie potrzebny. Wy legionarzy bojujecie dobrze. Ładnie. Że się nigdy nie ocitniemy proti sobie. Kapitane Belowe, przyszliśmy kvůli zásobovacímu vlaku, který slíbili vaši vůdci. Co se stalo? Běžte do města a najděte ostatní dotky pil armady. Nebo to, co z nich zbylo. Možná budu o tom zásobovacím vlaku vědět. Do města musíme tak jako tak. Zásoby nám už stejně docházejí. Dobrá, spoko to pošlo. Lecíme na nich, přešukat ocalalých. Máme 3 punkty. Podívám se. Máme nepřijatel a já nemám za čím se schovat, kurde. To wjeżdżamy i rozjeżdżamy, po prostu. Zero kalkulacji, jak mówiłem. Pyk. Daleko nie uciec. Dwa strzały i dwóch nie ma. A tu jeszcze jest jeden. No to co? Ano? Kamila... A, tam jest dwóch. To ty lecisz, ale nie sama. Bo jeszcze mam jednego strzelca. To źle. Kamila... Dawaj. Taki sposób... Ano? Ano, ano, ty też. Lecimy. Chować się. Schowam się. Wow, wow, wow. Tam jest kolejny. A ten wali ciągle w to samo miejsce. I bez kitu. Zawiesił się. Non stop. To jest jeden. Czekam na rozkazy. No dobra, lecimy. Idziemy! Idziemy, idziemy! Czekam. Ano, pane! Tym razem dwóch strzelców. Oho, bo tu jest też nasi są, dobra. Czekam! A to jest ten punkt w ogóle. No to już lecimy. Ochotnej nasi ocel! Ano! Utoć im. Dziab! Czekam na rozkazy! Chowaj się. Strzelamy do niego. Ano? A wy sprawdźcie, czy on jest sam. On jest sam. To do przodu. Witany pohled. Sme z wami. Nie jest sam. Nas odsud dostańte. Aha, dobra. Jedno ogarnięte. Ano, pane! Ano, pane. Nie wiem, gdzie was dać. Dawajcie, chodźcie tu. O, trzeba to zebrać. To wy będziecie zbierać. Jeden tu. Drugi tu. Jest jeden strzał. Przydałby się drugi strzał. A gdzie mój zwiadowca? Rozkazy! A tu jesteś, dobra. Nie widziałem cię, koleżko, żeby granadier nie rzucił. Aż kurczaki. Czas se przesunąć! No nie wiem, strzelać do niego, bo on, nie jesteśmy za zasłoną, ale on też nie jest.
robím. A ten teraz będzie. Hledám chować się, kryt. Chować się. Připravenější už nebudu. Hurá! A nie trzeba było. Se stalo. Nie trzeba było. Ej, czekaj, czekaj, koleżko. O, ano. Jeszcze metal jest. Jeszcze dwa punkty trzeba ogarnąć. Lepiej, żebyśmy trzymali się w kupie. Rozkazy! Prowierz im pozycję! Zaraz, zaraz, czekamy na koleżkę. Postaram się o to. Ale ty możesz to zabrać. Nieprzyjaciel. Gdzie nieprzyjaciel? Idziemy na pozycję. Ano? A tam jest nieprzyjaciel. No to po kolei. Jesteś sam, nieprzyjacielu? Prowierz im pozycję! Na to wychodzi. Siema. Osamotniony trupie. I za ścianę i strzelamy się z nimi. Tu trzeba pomóc znowu kolejnemu. Żeby nie zginął, żeby nie zginęli. Szybko, szybko, szybko. Mamy to. Aha. Tyk. Wasze rozkazy, panie. Są proste, do przodu. Co się je? Do utoku. Do przodu, jeden nie żyje, niedobrze. Pomóc mu szybko. Nie pomożemy mu, widzę, bo... Wasze rozkazy? Pada jak mucha. Upadają. Na strzała jest. Nigdy se was o pomoc nie prosił. Udało się. Zwładaliśmy to sami. Ale než se dostaneme z miasta, asi tady velíte vy. Rozumím. Nie są wytrzymali ci moi... Kurde. Už jdu. A oni są z nami teraz? On jest z nami. Przyprawieniejszy już nie budu. A rozumiem. Ty też jesteś z nami. Ej, no to czekaj, czekajcie na niego, ej. Znaczy, no w sumie tak. Czekamy. Nie zauważyłem, że my ich zbieramy. Przesnie tak. Szkoda, że jeden zginął przed chwilą. Czekam. Czekasz? To do przodu. Już du? To sobie tu pozbieramy. I też poczekamy. Tutaj. Rozumiem. Jestem przyprawiona. Ale ano? Ekipa. Ale dobra, ano? Jeden musi pobiec tu. Metal. Ojoj. Ojoj, to czekaj, na razie nie idziesz po metal. Biegną? Biegną. My też. Ale rzeźnia. Nie mam za co się schować, ale nie ma ano? Co chyba. Uprawuję to są. Bo to są dwa strzały. Daleko nie uteczę. Mogło być ich więcej. Co się dzieje? Dobra. Stójmy tutaj. Stójmy tutaj. Poczuwam. I koleżko. Hladam tu. Ano? Ty tu, bo nie chciałbym, żebyście zginęli. Wy jesteście słabsi. Jestem przyprawiona. Jesteś przyprawiona? A te ci po metal. A reszta idzie. Na misję. Tu mogą być wrogowie. Ostrożnie. Ale sporo rzeczy jest do zebrania. Wrogów nie widać. Wycofują się. Podziwamy się, co je uwnitrz. Zebrałaś? Zebrałaś. To do nas. Mienim pozycję. Co się dzieje? Zeberu. Nic się nie dzieje. Apteczka tutaj leży. Zbieraj, chłopaku. I czekamy na Kamilę. Przesnie tak. Prowierz im pozycję. Nie ma wrogów. Boją się nas. Podziwamy się, co je uwnitrz. Kamila jest? Mhm. Tu tam. Wy też Pasie chodźcie. Rozkazy, pane? Wy tutaj, a my do przodu. A to zrobić na szybko, żeby jak najmniej ich zginęło. Podziwam se. Tu jest jeden i tu drugi, a ich jest trzech. No i jak najszybciej tutaj. Widzimy nieprzyjaciela. Oczywiście. Ano? Ty musisz szybciej go zdjąć. Ochudnej nasi ocel! Dawaj, dawaj, szybko.
On nie wie, co się dzieje w ogóle. Daleko nie utecze. Czekam na rozkaz. Hledam kryt. Wszyscy na niego. I trusi to z niego. Przeżyło ich tak málo. Rudých tady musí být mnohem víc, než jsme si mysleli. Přidala se k ním spousta místních. Než jsme na tu hrozbu přišli, bylo příliš pozdě. Víte, co se stalo tomu zásobovacímu vlaku? Zásobovacímu vlaku? Ne, pane. Zbraně a munice jsme hromadili na náměstí. Pokud kolem náměstí postavíte obranné pozice, možná bude mít konvoj šanci. Když jsme ustupovali, nejspíš jsme tam nechali nějaké to dělo nebo těžký kulomet. Jestli tam pořád jsou, použijte je. Dělo? Tak to beriem. Nuže dobrá, došli jsme až sem. Můžeme si aspoň vzít munici, kterou jsme spotřebovali. Kapitán Belov se o zásoby určitě rád podělí. Vděčíme vám za život. Zajmij pozice obronné. A tutaj mamy tego bronić. No oni nam się teraz przydadzą. No dobra. Wasze rozkazy. Ano. Zbieraj. Ty pozbierasz, a reszta się będzie ustawiać. A też mi zbierz. To za gotowe, panie. Idziemy tu, zaraz was poustawiam. Wy też tu. Kto wyhadzuje municiu uprostred námestia? Nějaký hrabivec, který vynechal školení o bezpečnosti a chce šílenou smrt? Zaujímám pozici. Dobra. Nie wiadomo, jak dużo mam czasu. Mieniam pozycji. Widzimy, że z tej strony będą atakować, z tych dwóch ulic. Przynajmniej tak są pokazane strzałki. O, tu mamy do obsadzenia co nieco. No to obsadzimy te ledwo żyjesz. To, ten, co ledwo żyje, niech wstrzyma się z tyłu po prostu. Ty też ledwo żyjesz, to razem z kolegą. Chciałbym, żebyście przeżyli jak najdłużej. Mhm. Jeden strzelec. Jeden KM-ista do tego. I jeszcze mamy tu działko. Kolejny strzelec. To może być jeden od nich. Dobrze. Nie wiem, rozstaw tu minę. Ty nie masz min, nieważne. Tu będzie mina. Ano. Oczywiście wy też tu się przydacie. Jeden zwiadowca tu. Drugi zwiadowca. Tu do krytu. Tu do krytu. KM-ista tak samo. Jeden tu. Zaraz rozstawimy. Medyk. Rozkazy. Ze strzelcem. Mieniam pozycję. Granadier będzie tutaj, to drugi też musi być tu gdzieś. Zaujmam pozycję. Zajmujemy. A z tobą co zrobić? A dawaj tu, żebyście nie byli koło siebie, jak będą granaty latały. Oni niech się trzymają z tyłu. Bo naprawdę wydaje mi się, że oni by tego nie przeżyli. Stójcie gdzieś tutaj. Żebyście coś tam pomogli, ale nie za dużo. No i dobra. Wasze rozkazy, panie. Rozkładamy KM-a. Naprawdę nie masz min? No nie masz, ale masz dużo granatów. Robimy oczywiście tak. To jest obsadzone, mina też. Cię granadier przyda. Dużo krytu. Was za dużo jest. Jestem przygotowana. Może jeden medyk ujdzie gdzieś tu. Nie nim pozycji. No chyba cacy, nie? Już leci nieprzyjaciel pierwszy. Wydaje mi się, że mamy dobrze wszystko rozstawione. Bronimy, czekamy. Będzie przypał, będę rzucał granatami. Legionarzy, nakładziaki są tady, a myśmy przyprawieni nakładać. Kryjte nas! Nie rozkminiłem, że mogliby przyjść z tej strony. Aha, panie. To zrobimy tak, oni... Ano. On będzie KM-ista w tą stronę celował, skoro tam celuje snajper. Chociaż to nie będzie takie łatwe. Wydaje mi się, że będzie ich sporo, naprawdę. No zobaczmy. Kurde, i on teraz jest tutaj sam, nie? Ano. Może lepiej, żebym pomagał mu strzelec jeden? Radam kryt.
Ojej. Nie wygląda to dobrze. Nie wiem, czy ta mina nie jest za blisko mnie postawiona. Snajper będzie ich sprzątał dalej tam. Tak jak leci. O właśnie. O tym mówiłem. Na razie sprawnie. Czekamy na więcej. Niech się pojawią jakieś czołgi. Pozostały czas 2 minuty. Obrania ciężarówki. Jakiej ciężarówki? Aha, tutaj są ciężarówki. Nawet nie wiedziałem. Mam nadzieję, że oni się nie pokażą z tyłu, tylko tak jak pokazują strzałki na minimapce. Oho, chyba granat musi lecieć, bo co tutaj się dzieje? Będę musiał na aktywnej pauzie grać. Ty do przodu. Na razie padają, jak muchy. A ten nie podjedzie bliżej. No dobra. To nie jest czołg, to jest tylko wóz opancerzony. No i boom, no. Świetnie. Mam dużo granatów, mógłbym porzucać, ale szczerze? Na razie nie ma co. Nikt nie umiera? Nie. Magdalena nie ma... O, jest czołg. I to może być już przypał? Jeżeli... Ale co, on utknął? Nie ładuje strzału. Mina w razie czego jest. Ej, on utknął chyba, no bo tutaj mamy worki. Tu mamy ten złom, który został z wozu opancerzonego i czołg nie przejedzie dalej. A mój snajper do niego strzela, chociaż to jest trochę bez sensu. Podlecimy i rzucimy granata tam. Normalnie. Tohle je pro tebe. Lecisz na misję. Rzucasz. Szybko, szybko, szybko. Dobra, i wycofać się. No i boom. No i boom. Ale jeszcze stoi. Bardziej podobają mi się te misje, gdy jest większa aktywność taka niż te po cichu. I coś ładują. Dużo mi pomogło to, że się czołg zablokował. On jakby strzelił raz, to mogły być potężne rany tutaj. Tych trzech mam koło siebie. No ale dobra, 12 sekund. Kurczaczki. 10. Nie wydaje mi się, że to będzie koniec misji. Zbyt krótka by była. Dokończyliśmy nakładko zasob. Nakładziaki już odjeżdżają. Udrzymy tuhle pozycję a zajistimy ewakuację. Mam ochraniać ciężarówki? A dlaczego są dalej strzałki z tej strony? Ej, nie czaję. Dobra, to zrobimy to tak. Czekam na rozkazy. Oni niech zostaną. Przyprawen, panie. A my biegniemy za ciężarówkami? Ale bez was, kolego. O nie, ty ledwo żyjesz. Ty idź gdzieś. Schowaj się. Tutaj. Bo te ciężarówki sobie jadą beze mnie. Ej, nawet na mnie nie poczekają. Ochranianie ciężarówki. Te strzałki mnie mylą, kurde, na minimapce. Gdzie one pojechały? Ej, dobra, bo znacznik jest tutaj, gdzie stoję. Takie trochę niezrozumiałe, nie? Bo te ciężarówki pojechały, nagle... Nie ma ich. No cóż, no to co? Czekamy. Muszę zobaczyć, czy one gdzieś tutaj są, ale... Wydaje mi się, że one wyjechały poza mapę, tutaj w tą stronę. To tak się musiało stać. Znowu mina niewykorzystana, znowu źle postawiłem minę. No kurczaki, no co ja mam tu robić? Nakładniki odjeli w porządku. Ustupcie przez most dřív, než se rudí vrhnou na nasze pozycje. Nie, mnie to zaplavili rudi, a wszyscy są na cestě sem. Mají tanky! Už nemůžeme čekat! Riskujeme všechno! Vyhoďte most do povětří, vojne Artyome. Oni nás opustili. Už kurčaky. Nejdřív ten ztracený zásobovací vlak, teď most. Bylo to zařízené. Měli jsme dohodu. Já to nechápu. Možná není všechno ztraceno. Jestli se dostaneme k molu,
Můžeme přeplout řeku pomocí přivozu, a? A na nádraží se setkáme s lidmi, kteří vyhodili do povětří most a nechali nás v obklíčení rudých tanků. Příteli, jsem si jistý, že pro kapitána Belova to nebylo snadné rozhodnutí. A pro jeho muže už vůbec ne. Ke svému vlaku se budete moct vrátit v míru. Prosím, pospěšme si k tomu přivozu. Oj, pospěšme se teraz, tutaj jest, patrzcie, co tu się dzieje. Tutaj nie ma co z nimi walczyć. Wasze rozkazy, panie. Ano. Musimy zawinąć. Mandżur. Ano. Wszyscy wychodzić. Wszyscy wychodzić w odwrót. Kurczaki, nie wiem, czy to zdążę zrobić. Ano. Ten czołg już pewnie ładuje. Jeszcze mnie nie widzi, dobra. Wszyscy. Rozkazy? Odwrót. O to chyba w tym chodzi. Nie jestem pewny, ale... Rozumiem. Ja nikogo nie zostawiłem? Chyba nie. Chociaż z tej artylerii mógłbym spróbować walnąć w niego. Rozumiem. No ale dobra, mamy... Jest napisane wejdź na... O, tu kolejni. Jest napisane wejdź na peron, ale... Chować się, to jest raz. Du do krytu. Gdzie mój granadier? Miałem dwóch, nie? Czas se przesunąć. No i dobra, rzucasz tu. Na! Niech si to! Ano? Ty też rzucasz tu. Granat! Szybko, szybko, szybko. Co się dzieje? I wycofujemy się. Kurde, to nie koniec. Ano. Do tyłu, do tyłu. Ci nie mają się gdzie schować, bo za duża brygada. No strzelamy, strzelamy. Przyprawena! Gdzie ten czołg? Nie widać. Ani widu, ani słychu. No dobra, no to kula w łeb. Każcie mi ten czołg. Czeka, czeka na kolejnego granata. Tohle je pro tebe! Czas se przesunął. Tego to nie widziałem, no to co? Na, nech si to! Halo? Pięknie. Dobra. Tutaj to już końcóweczka. Chociaż oni mają za co się schować. Przyprawena. Ale rzeźnia. Kula w łeb. Dobra, jeden został. Nie wiem, czy trafią go, więc... Do przodu! Dobra. Chyba droga czysta na chwilę. Kolejni? Gdzie są? Ja nie będę oszczędzał tych granatów, mam ich sporo. Może nie aktualnie na tej misji już? O, nie, nie rzucaj, bo... Oni się wycofują dziwnie. Idą przez tą dziurę. Okej, okej, chodźcie tutaj. No to tu się schowamy. Tu się schowamy. Łapiemy pozycję, oczywiście kamista. Krycja palba! No, wykonuj to. Zajujem palbu! Nie chcę coś, no ale dobra. Nie żyjo. To jest lepsza możliwość, ano. No i dobra, oni są tutaj. No i nas nie widzą. Granat! Jeszcze nie wiem, do przodu. Nie wiem, czy jest jeszcze sens gdzieś, tak żeby ich zaskoczyć. Tu. Będzie dobrze. Będzie pięknie. A, kuku! To było piękne. Wróć. A my zbieramy. Tylko tyle? Idziemy od tej strony. Tu jest ten peron, dobra. Ilu ich jest? Tylko trzech. I zaczynamy strzelać. Tu się chociaż schowajcie. Chowamy się. A granadier musi paść trupem szybciej. Posłucham. Oj. Strzelę z Kamila. Za Republiku! Nie zdążyła znowu. Ej, dobra. Wejdź na peron, to tu? Dobrze, do tam. Gdzie ten peron? Chyba o to chodzi.
Vezměte všechny naše vojáky na přívoz, ať se můžeme vrátit na nádraží. Uvidíme, co nám k tomu Belov řekne. Dobra, oni odchodzą ode mnie. Rychle, budeme vás kryt. Dlužíme vám to. Naši vůdci jsou možná zbabelci, ale my ne. Bo biegną. Ogólnie już mogę opuścić misję, wszystko jest zrobione. Ale oni mogą dostać, czy uratować im ich cztery litery. Dobra, opuszczamy misję. Wszyscy są? Jest 10 z 10. Wszystko zrobione. Dużo granatów zużytych. O proszę. Jakiego czegoś to się nie spodziewałem. Że tak opuścimy ten teren. No ale dobra, słuchajcie. Medale. No, największą rolę wszyscy się spisali, ale tylko 3 możemy dać. Tylko 3. Chemiści dostali ostatnio. Strzelcy też. No, granadierzy fajnie. Dużo granatów zużyłem. No i Dorota. Pierwsza jej misja, to niech ma. Biali poprosili nas o pomoc w walce przeciwko przytłaczającym siłom czerwonych. Bardzo się staraliśmy i odnieśliśmy sukces. Kontynuuj, wszystko zrobione. To co zdobyte, to co stracone. Pociąg z zapasami, zapasy od białych zrobione. Udało się zabezpieczyć dworzec w Irkucku. Podczas gdy ty i Langer przechadzacie się po peronie, podążająca za wami grupa legionistów zdaje raport. Twój doradca jest wyraźnie niezadowolony. W końcu nie wytrzymuje i zaczyna krzyczeć na przechodzących w pobliżu białych. Nigdy, mylisz się. Nasi nie prowadzili żadnego ostrzału artyleryjskiego. Kto więc odpowiada za ten most, co? Odpowiedz mi. Zarówno biali, jak i legioniści wyglądają na wycieńczonych. Wszystkim brakuje cierpliwości przez zszargane nerwy. Jeśli dojdzie teraz do bójki, nie unikniesz dalszego rozlewu krwi. Gdzie jest wasz dowódca? To po pierwsze. Zanim są w stanie odpowiedzieć, w oddali słychać strzały. Wszyscy padacie na ziemię, szukając osłony. Słyszycie śmiech, a następnie znajomy głos. Langer wychyla się, by na ciebie spojrzeć. Widzisz po jego minie, że nie tylko ty go rozpoznajesz. Wysoki oficer o szerokich ramionach, cały brudny od krwi, wychodzi za tendra. Korolew? Korolew, no to Korolew. Wybaczcie, że tym razem nie możemy pomóc wam za bardzo. Korolew uśmiecha się, jednak jest to grymas pusty i kryjący w sobie wiele bólu. Oficer wygląda, jakby lekko oszalał. Podchodzisz do niego, by się przywitać. Rozładowuje to rosnące napięcie. Nasi żołnierze zdali meldunek, że wasza artyleria ostrzelała ich pozycję. Korolew, co masz na ten temat do powiedzenia? Wszystko jest możliwe, gdy trwa wojna, przyjacielu. Zapewniam cię jednak, to nie moi ludzie. Nawet jeśli nosili białe mundury, nie należeli do mojej jednostki. Nie dziel włosa na czworo. To byli żołnierze białych. Gdyby tylko było to takie proste. To Rosja. Co chcesz przez to powiedzieć? Nasi generałowie wierzą, że istnieje tylko jedna Rosja, a kompromis nie wchodzi dla nich w grę. Według nich wszyscy, którzy nie są Rosjanami, to wrogowie. Wy, legioniści, do nich nie należycie. Jedyne, czego chcecie, to wasza republika. Korolew milknie, po czym znów podejmuje wypowiedź smutnym tonem. To czyni nas wrogami. Jesteś przeciwko nam, kapitanie Korolew? Korolew uśmiecha się, lecz nie odpowiada. Nakazuje swoim ludziom przynieść wam zapasy na dalszą podróż. Tuzin żołnierzy rzuca na ziemię strzelby i chwyta za pudła pełne żywności, paliwa i ubrań. Korolew bierze ciebie i Langera na stronę tak, by inni żołnierze nie mogli was usłyszeć. Nie, nie jesteśmy przeciwko wam. Pomogliście nam i wielu z nas czuje wdzięczność. By to udowodnić, podzielę się z wami zapasami. Chcę jakoś zrekompensować wam utratę pociągu. Jak utratę pociągu? Co on gada? Mamy dużo paliwa, troszkę żywności i sporo tkaniny. Wszyscy nam ciągle dają zapasy, ale szczerze, no mamy ich mnóstwo. Ja mam przeładowany magazyn. Zresztą, niektórzy mówią, że podchodzicie do spraw z wyrachowaniem i liczy się dla was jedynie powrót do domu. Część nawet wierzy, że jesteście wrogami nie tylko czerwonych, ale i naszymi. Czemu nam pomagasz? Nie czyni cię to zdrajcą? Owszem, tak może się wydawać. Będę jednak się upierał, że miałem duże pole do interpretacji. Dziękuję.
Do widzenia, majorze i kapitanie. Będę się modlił za wasz powrót do domu. Kapitan Korolew wraca do swoich ludzi. Twój doradca bez słowa rusza z tobą do pociągu. Wasi ludzie machają na pożegnanie ludziom Korolewa, gdy pociąg opuszcza dworzec w Irkucku. Przez chwilę wszystkich ogarnia poczucie jedności i braterstwa, które działa na was równie motywująco, co promienie słońca wyglądającego właśnie za chmur. Naprzód nowe zadanie, to jest kontynuuj podróż po prostu. Misja wykonana na 4 czachy, ale nie była taka trudna. Ta poprzednia wydaje mi się, że była trudniejsza. Kontynuuj podróż, to tyle mamy po prostu. I tyle. Tu możemy... ale dobra, tutaj jest jedzonko, którego nie potrzebuję. Tutaj, o proszę, obszar leśny. Jeziorko i stacja. Ale wyrzucimy po drodze kogoś. Oczywiście ten oddział rozwiąż. Aha, i znowu jestem przeciążony. Tym razem aż o 3,5 tysiąca rzeczy. Kurde, czy mamy mnóstwo metalu. Dobra, stoimy na stacji i robimy co się da, żeby wykorzystać to wszystko. To ta artyleria nieobsadzona w ogóle. Dobra, to niech nie będzie. Na razie niech nie będzie. Na razie to zajmiemy się naprawy i ulepszenia. Tu jest wszystko. 100 metalu, za dużo. Ale dobra. Tak to musi iść. Tutaj damy też jest 100 metalu. No to już lepiej chyba to zrobić. Szczerze, czy to potrzebuje? Nie, no dobra. Lecimy, pyk. Niech po dwóch robią. 150, za dużo. Ale tylko to mogę w tym wagonie zrobić. To jest za 100? To jest za 50. No to oczywiście, że robimy to. Czyli wzmocnienie podwozie. Nie ma sprawy. Też tylko dwóch. Też tylko 50. No to wzmacniamy. Wzmacniamy, wzmacniamy. Tutaj mogę to zrobić. I wiecie co? Chyba się na to skuszę, byle żeby stracić trochę materiałów. Po prostu. Gdzie to było? To było w kuchni, nie? A tak. Czyli piec chlebowy zapewnia dodatkowe miejsce pracy. No i nowe receptury będzie można robić. Też dwójka. I mam 38 metalu, co powoduje, że już nic nie zrobię. A jak to wygląda z materiałami? Jeszcze 1800. A jestem na stacji aktualnie? W Irkucku? Czy ja mogę tutaj handlować? Nie. Nie mogę. Ej, to wysyłam ekipę tutaj. Coś sprzedamy po prostu. To nie jest głupi pomysł. Tworzymy ekipę handlującą. Oczywiście. Ekipa handlująca. Czy ktoś tutaj handluje, czy raczej... Nie. No to musimy pewnie dać komuś wódeczki, używek po kolei. Ktokolwiek. Alo. Gdzie ten diamencik? Ej, bez kitu. Jest. Chodź, nie bój się. Trzymaj używkę. Używka raz. Apteczki ci nie trzeba. No i dostaniesz oczywiście ktoś, kto jest wypoczęty po prostu. Dużo zdrówka. Antoni, lecisz. Franciszek jest zajęty. Andrzej chyba też. Piotr. On ulepsza. Władimir, o. I Leona. No i świetnie. No i bardzo świetnie. I wy lecicie tutaj sprzedać co się da. Mam nadzieję, że to wystarczy. No nic, czekamy, zobaczymy. W tym czasie mamy trochę ulepszeń do robienia. Zniszczona wioska? Kurde, no dobra. No to wiecie co to znaczy? Ja muszę wyrzucić, to rozwiąż problem. O, ja cię kręcę. No nic, oni niech wrócą. Oni niech wrócą. Mam za dużo zapasów. Ja nie spodziewałem się, że coś takiego może mieć miejsce. Masakra. Za łatwa ta gra chyba. No cóż. Możemy zrobić to tak. Tutaj coś zużyjemy sobie. O właśnie. 200 tkaniny, 400 tkaniny. 500 tkaniny.
No to lecimy to. Najwięcej tracę tutaj zasobów. Gdzie to było? 500 tkaniny. I to od razu zniknie chyba, nie? Tak. Świetnie. I już nie jestem przeciążony. Świetnie. Ale skoro już o tym mowa, to robimy jeszcze coś innego. Amunicję nie potrzebuję. Zrobimy sobie tutaj... tą torbę do amunicji, do karabinów. Kolejne 400. Nie będę miał tkaniny, ale... Co tam? Ale co tam? Pokażcie mi tą kuchnię. Nic tu ciekawego do robienia nie jest. No i skoro nie jestem przeciążony, miałem im rozdać papierosy, jabłeczniki i tak dalej, ale skoro nie jestem przeciążony, możemy pędzić dalej. Tutaj sobie już wystawimy. Aha, musimy poczekać chwilę. Bo jeszcze wszystkie naprawy nie są zrobione. No, teraz. Odjeżdżamy. Tyk. No i lecimy na razie tylko tu. Tworzymy ekipę schludną i z włamywaczem. No właśnie, potrzebuję wszystkich. I ewentualnie kogoś nafaszerować. Nie ma co dalej szukać, pierwsi lepsi niech wpadną. Alfred, ale ty masz wstrząs, to ty musisz odpocząć. No nic, Andrzej. Tyk. I jeszcze ktoś, kto ma schludność. Wojciech. No, leci z wami jeszcze. Ty coś robisz? Ludwik? Czego nie mogę wybrać Ludwika? Oj, on nie ma roli w polu. Może dlatego. Paweł? Lecisz, Pablito, Despacito. Dobra. To jest oddział numer 2. Nie jest zimno, nie było zimno, nie? A sprawdzę to jeszcze raz, nie jest. Macie ulepszone kurtki, więc pędzimy tu. Świetnie, odkrywamy. I raporcik poproszę. Co dostajemy? Paliwo, żywność, małe, ale doświadczenie też jest. Powrót i pędzimy na tą stację tutaj. A, pędzimy po prostu na stację. Za duża liczba przedmiotów. Znowu? O 1700 nagle? Jak to? Nie dostałem aż tyle rzeczy. No dobra. Muszę to jakoś rozwiązać. Nie mam pomysłu jak. A co, jak tutaj na przykład dam, że robimy rybę, coś spadnie? Troszeczkę spadło. Tutaj na przykład róbmy jajecznicę. Ale to i tak 1600, to jest naprawdę dużo. Nic nie mogę ulepszać. Jeszcze mógłbym im rozdać te pojedyncze rzeczy, ale one też nic nie ważą za bardzo, nie? Polerka. No mógłbym wysłać oddział na stację, żeby sprzedać. Szkoda mi 1700. No i też tak zrobię, zaryzykuję. Tutaj, a nie mogę. Tu muszę dojechać. Tu nie pohandluję. No nic nie zrobię. Ej, nic nie zrobię. Muszę wyrzucić. Zwiększ pojemność magazynową. No jeszcze raz sprawdzę, czy cokolwiek mogę zaradzić. Zbudować. O, napraw. O, naprawić mogę. Zawsze mniej zapasów. To jest najbardziej zniszczone. To. Naprawiamy tutaj, pyk. Naprawiać. Wszędzie będziemy naprawiać. To też potrzebuje naprawy. Rozpocznij. To jest lekko. To naprawiamy, to też naprawiać. To też wszystko jak leci. Jesteś ranny. To naprawiamy. I tutaj też byśmy sobie naprawili. Dobra, i czekamy. Zobaczmy, co się wydarzy. Ej, mało tych zasobów straciłem, nie? Może jak skończą.
No nie. Dobra, tu jeszcze mogę coś ogarnąć. Coś drogiego. Bo na nic mnie nie stać. Bo nie mam. No jest przypał. Dobra, trzeba wyrzucić. Niestety chyba paliwo leci. Rozwiąż problem. To jest pozostaw. Dlaczego mam pozostawić broń? Nie. Zapełnij ekwipunek. Aha, i teraz jest maksymalnie. No to nie, no dobra, wyrzucam. Ale masakra. 300 paliwa. To wszystko niech wraca. Oni mi tutaj. Amunicja ma wrócić. A właśnie, może ja mam za dużo amunicji. Ej, zobaczmy sobie amunicję. 2000 sztuk. No pewnie, że tak. 500. Jak poleci, to paliwo wróci. No i dobra, tak to trzeba zrobić. 599, a to jest 83, mam 1600. Potwierdź, no wyrzucamy amunicję. Zostaną zniszczone. Ale dobrobyt jest, ale jest dobrobyt. Nie spodziewałem się naprawdę. No cóż, mam nadzieję, że tu będę mógł handlować. Lecimy. Jesteśmy, jest handel. Dobra. Ale dobra, ja sobie pohandluję na początku następnego filmu. Pozbędziemy się mnóstwo rzeczy. Ile oni mają w ogóle pieniędzy? 14 tysięcy, co znaczy, że sprzedamy naprawdę sporo. Bo no nie spodziewałem się, że taki duży dobrobyt na tym etapie gry będziemy mieli. No ale dobra, w tym filmie to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, siema.